Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Z okazji przekroczenia 1 000 000 subskrypcji zastanawialiśmy się z resztą ekipy, w jaki sposób zrobić odcinek specjalny. No i doszliśmy do wniosku, że tym razem zamienimy się rolami. To znaczy Wojtek stanie za kamerą, a ja opowiem Wam o Lisowczykach. No właśnie, Lisowczycy to była formacja... Wojtek, co ja tam miałem powiedzieć? Nie wiem, co uznasz? Wiecie co, to może jednak zróbmy tak, jak powinno być. To znaczy, będziemy robić tak... Ja może powiem, co? Chodź tutaj, ty stań. Dobra. Jeśli myślicie, że to husaria była jedną z najciekawszych polskich formacji wojskowych XVII wieku, że odegrała ogromną rolę pod Wiedniem i że na myśl oni robili pod siebie ze strachu wszyscy wojowie ówczesnej Europy, to oczywiście macie rację, ale to samo można powiedzieć o Lisowczykach, tylko że ta formacja to był taki zły brat husarii, bo bali się ich nie tylko wojskowi, ale też cywile i to nawet we własnym kraju. Kim byli pierwsi polscy komandosi? Czemu nazywano ich jeźdźcami apokalipsy i jak skończyła się ich krótka, ale kontrowersyjna historia? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Gdybym wam powiedział, że nazwa tej formacji wzięła się od tego, że byli sprytni i potrafili się niepostrzeżenie zakraść jak ten lis, to bym wam powiedział nieprawdę, bo nazwa, jak i w ogóle początki tej ekipy związane są z jej założycielem, Aleksandrem Józefem Lisowskim, herbu oczywiście jesz. Aleksander był wojskowym, który podczas niejednej bitwy miał okazję się sprawdzić i podczas niejednej kampanii nauczyć się czegoś ciekawego. Na przykład obserwując Tatarów, uznał, że wojna podjazdowa to jest bardzo fajna sprawa, a na inflantach nauczył się, że to jest naprawdę nie w porządku, jak ci szef zalega z żołdem, w związku z czym rozpoczął bunt w wojsku. Stanął na czele grupy, która stwierdziła, że w takim razie ona sobie sama odbierze zaległe wypłaty. Zaczęli jeździć po okolicznych wsiach i je rabować. Co na to szef? Hetman Chodkiewicz? No, nie byłem zachwycony. No i trudno mu się dziwić. Reakcja była błyskawiczna. Domagał się dla buntowników kary śmierci. To co prawda Lisowskiego nie spotkało, ale i tak dostał bana. Dosłownie, bo skazano go na karę banicji, czyli po prostu na wygnanie z kraju. Czy się tym przejął? Absolutnie nie, bo nasz bohater zdawał sobie sprawę z tego, że wszystko jest w porządku tak długo, jak człowiek ma silnych kumpli, to też zaczął się bujać z przeciwnikiem hetmana, podczaszem litewskim Januszem Radziwiłłem, a później brał jeszcze udział w rokoszu Zebrzydowskiego, czyli buncie przeciwko samemu królowi. Bunt zakończył się porównywalnym sukcesem co reanimacja programu Big Brother, ale to nie znaczy, że to był koniec kariery Lisowskiego. Nic z tych rzeczy, on się dopiero rozkręcał, bo w tym czasie rozpoczęły się tak zwane dymitriady, o których już, mam nadzieję, wiecie z odcinka Rosja pod polskim butem. Tylko że, wiecie, z reguły bym wam teraz powiedział, że my zaczekamy, kto nie widział, ten może nadrobić zaległości, ale sami widzicie, jak to dzisiaj wygląda. Konie się trochę niecierpliwią, tam już za kadrem ludzie spoceni czekają, to nie, kto nie widział, to sobie obejrzy później. Tymczasem Lisowski, ukrywający się na Litwie po tym całym buncie, dołączył do wojsk Dymitra Samozwańca. Zebrał dawnych kumpli z wojska. Jak się okazało, miał ich całkiem sporo, bo od 3 do 6 tysięcy. Ani się obejrzał i był już szefem takiej ekipy. Na czele swojego składu dołączył do wojsk Dymitra Samozwańca i ruszyli na Moskwę. A po drodze robili, dziękuję serdecznie, to co potrafili najlepiej, czyli tłukli wroga bez litości, a później rabowali niewinną ludność cywilną. Jednak to, jak skuteczni byli na polu bitwy, nie uszło uwadze wojskowych królewskich. Bo tak się akurat składało, że Zygmunt III Waza niebawem planował zbrojną eskapadę na Moskwę i taki gość, którego w normalnych warunkach z radością skazałby na śmierć, był mu teraz bardzo na rękę. W roku 1611 Lisowski dowiedział się, że jego banicja została anulowana za zasługi w czasie dymitriad. Ale to nie koniec, bo król ponownie wciągnął też Aleksandra na listę płac. Teraz nasz bohater miał połączyć pracę z
pasją, czyli jako szef jednego z przygranicznych garnizonów miał raz na jakiś czas organizować zbrojne wypady na ruskie tereny, żeby denerwować wroga. I w momencie, jak Aleksander myślał już, że ma najlepszą robotę na świecie, to odezwał się do niego dawny wróg, hetman Chodkiewicz, który miał bardzo cwany pomysł. Ale mam cwany pomysł. Bo hetman chciał zorganizować ekipę takich, nazwijmy to, lądowych korsarzy. Gości, którzy teoretycznie nie byliby opłacani przez króla, ale działaliby za jego cichym przyzwoleniem. Nie mieliby żołdu, ale mieli napadać na wrogie tereny i mogliby sobie zabrać to, co tam na miejscu by sobie zrabowali. Wszyscy zadowoleni, może poza wrogiem i ludnością cywilną. Ale wroga się przecież z założenia nie szanuje, a ludność cywilną przez lwią część historii zdecydowana większość władzy i tak miała gdzieś. W każdym razie nie było lepszego kandydata na szefa tej ekipy niż właśnie nasz Lisowski. Lisowski dostał zgodę na działanie w 1615 i bardzo szybko wydał takie pismo wzywające bezpańskich żołnierzy, żeby dołączali do jego wesołej ekipy. Ludzie zaczęli się zgłaszać, ale to nie były przyjemne typy. Ten sąsiad kryminalista z miodowych lat to był przy nich lajcik. Poza tym to nie byli tylko Polacy czy Litwini, ale też Niemcy, Czesi czy Tatarzy i byli to ludzie z różnych warstw społecznych, totalnie bez kasy, a czasami nawet i zamożni. Mieli w każdym razie jedną wspólną cechę. Lubili pieniądze i przemoc. To w sumie dwie cechy. Tak czy inaczej, to się nie mogło dobrze skończyć, ale władza postanowiła się tym chwilowo nie przejmować i wysłać tak ze 2000 tych Lisowczyków na Moskwę. To też się nie mogło dobrze skończyć, tylko tym razem dla Moskali. Bo chyba nikt nie przewidział, jak łasi na łupy i na lanie wroga będą Lisowczycy, którzy wyhamowali dopiero kilkaset kilometrów za Moskwą, więc nieźle się zagalopowali, a w międzyczasie ciężko pracowali na swoją nie najlepszą reputację. Dla zwykłych ludzi byli zagładą na koniach, rabowali co popadnie i biada temu, kto nie chciał im oddać. Oczywiście w starciu z moskiewskimi wojskami Lisowczycy byli niesamowici i zaraz sobie wytłumaczymy czemu, ale jeszcze wcześniej wróćmy do tej wyprawy. Wyprawy bardzo udanej, bo panowie byli motywowani nie tylko chęcią zarobienia, no i pasją do dawania w mordę, ale też batem samego Lisowskiego, który miał sam zabijać albo miał kazać zabijać ludzi, którzy mieliby opóźniać marsz formacji. A jak już się panowie nakradli i wrócili do kraju, to się dopiero okazało, jakiego bigosu nagotowali sobie Waza i Chodkiewicz. To nie był bigos na uspokojenie, tylko bigos bardzo stresujący, bo nie wiem czemu panowie założyli sobie z jakiegoś powodu, że jak ta banda brutalnych kolesi wróci sobie na wakacje na królewskie ziemie, to nagle zaczną się zachowywać jak dżentelmeni. Lisowczycy zaczęli napadać na okoliczne wsie, a ludzie zaczęli bać się ich bardziej niż przecież znanych z brutalności Tatarów. To też trzeba ich było gdzieś wysłać, żeby siali terror za granicą. Znowu padło na wschód. Przy czym to miała być ostatnia wyprawa dla założyciela tej ekipy, bo Lisowski zmarł w sumie zaraz po przekroczeniu granicy 11 października 1616 roku. Co się stało? Pieron wie, sami natknęliśmy się na przynajmniej trzy teorie. Wypadek, choroba, no i oczywiście zabójstwo. A jak było faktycznie, nie wiadomo, żadna z tych teorii nie jest potwierdzona. Czyli co? Kończymy. Otóż nie! Bo ta formacja przeżyła swojego założyciela i jeszcze nie raz sprawiła, że ludzie w przerażeniu łapali się za głowy. Swoją drogą to jest dobry moment, żeby opowiedzieć sobie o tym, co sprawiało, że Lisowczycy byli tacy skuteczni w walce. Bo wiecie, bantoprychów to wtedy było mnóstwo, ale Lisowczycy byli wśród nich militarną elitą. Chociaż jakby tak na nich popatrzeć, to nie wyglądali za bardzo jak elitarne oddziały. Jak już wiecie, to była zbieranina różnych ludzi z różnych stron, to też każdy nosił po prostu to, na co go było stać. U Lisowczyków nie było niczym wyjątkowym, że obok siebie walczył koleżka w żupanie i typ w kolczudze. Jedyną wspólną cechą ubiorów Lisowczyków musiało być to, żeby był w miarę lekki, żeby za bardzo nie obciążać konia, bo konie były równie ważne, co sami jeźdźcy. Okej, może nie były to takie Ferrari wśród koni jak te husarskie, ale to też nie mogły być byle jakie szkapy. Taki koń, żeby służyć u Lisowczyków, musiał być trenowany przynajmniej 2 lata, bo musiał być bardzo odporny na stres. Super ważne było też to, w jakiej pozycji Lisowczycy jeździli na swoich koniach w czasie walki, w takim półsiadzie jak dzisiejsi dżokeje. Ta pozycja sprawiała, że koń miał mniej ograniczone ruchy, a jeździec mógł z tej pozycji mocniej walić szablą albo celniej strzelać. A właśnie.
Jakiej broni używali? Oczywiście nie wszyscy mieli identyczną, ale tutaj już Lisowski miał większe wymagania niż jeśli chodzi o strój. W swoim dokumencie z 1615 roku pisał tak. Orężem waszym będzie szabla i rusznica. Rusznica to taka strzelba albo po prostu inna broń palna. Łuk, rochatyna. Rochatyna to taka włócznia do szybkiego dźgania, ale najważniejsze było to. Koń lekki i wytrwały, ani wozów, ani taborów, ani ciurów nie ścierpie. Wszystko nosić będziecie z sobą. I to właśnie był sekret sukcesu Lisowczyków. Bo jak szła taka zwykła armia, to ciągnęła za sobą masę taborów, czyli wozów z jedzeniem czy tam innym sprzętem. Taka armia była jak rodzina w pasacie z przyczepą. Na miejsce dotrze, ale chwilę jej zejdzie. Natomiast Lisowczycy byli jak harlejowcy. Mieli za sobą tylko to, co mogli zapakować na swojego rumaka. Żadnych wozów, żadnych opóźniaczy i dzięki temu mogli się nie tylko błyskawicznie przemieszczać, ale też zjeżdżać ze szlaków czy przekraczać rzeki w miejscach, gdzie niekoniecznie były mosty. Lisowczycy atakowali niespodziewanie i znikali tak samo szybko, jak się pojawili i żadna ówczesna armia nie mogła ich dogonić. Chociaż gdybym ja miał wybór, czy dogonić Lisowczyków, czy nie, to raczej bym odpuścił, bo starcie z nimi było naprawdę niebezpieczne. Wiecie, oni byli brutalni, ale to nie była taka brutalność na oślep. Używali profesjonalnych wojskowych technik, na przykład pozorowania ucieczki. Polegało to na tym, że udawali, że uciekają, a tak naprawdę wciągali wrogie wojsko w zasadzkę wprost pomiędzy kolegów z gotową do strzału bronią. A jak ci zaczęli strzelać, to ci, którzy wcześniej uciekali, robili w tył zwrot i jeszcze nacierali na ostrzeliwanego wroga. O ile zazwyczaj opowiadanie o organizacji jakiegoś wojska jest dosyć nudne, rzekłbym w opór nudne, tak? W przypadku Lisowczyków jest inaczej. Oni nawet tutaj byli wyjątkowi, bo po śmierci swojego pierwszego lidera kolejnych dowódców wybierali sobie sami. Tak jest demokratycznie. Tylko musieli się dobrze zastanowić, bo taki dowódca miał prawo być brutalny i karać śmiercią nawet za małe, wydawałoby się, przewinienia. Na przykład za przyśnięcie podczas pełnienia straży. No ale z drugiej strony, czy nas to powinno dziwić? Trzeba było jakoś utrzymać dyscyplinę w tej bandzie brutali. Dobra, wróćmy do przygód naszego pierwszego w historii oddziału szybkiego reagowania, który był na wagę złota tak długo, jak był daleko od kraju. Swoją drugą wyprawę na Moskwę chłopaki zaliczyli u boku królewicza Władysława, który oczywiście znał potencjał Lisowczyków, jeśli chodzi o sianie terroru, to też po nieudanym szturmie na Moskwę postanowił spuścić ze smyczy swoich jeźdźców apokalipsy, żeby przerażeni Rosjanie byli trochę bardziej skłonni do rozmów pokojowych. Ale znowu Lisowczycy wszystkich zaskoczyli swoim rozmachem, bo w swojej rabunkowej eskapadzie zapędzili się aż nad Morze Białe, a wracając stamtąd do kraju, znowu rabowali wszystko, co im się nawinęło, totalnie olewając fakt, że w międzyczasie zawarto już rozejm. Dziwi was, że w tej sytuacji nikt nie chciał w kraju trzymać tej ekipy? No mnie też nie. Na szczęście z pomocą przyszła wojna 30-letnia, w której oficjalnie nasz kraj niby udziału nie brał, ale uznano, że to jest spoko okazja, żeby po pierwsze pokazać Austrii, że jesteśmy spoko ziomki i po drugie, co równie ważne, pozbyć się z kraju tych niebezpiecznych Lisowczyków. To też nasz władca odesłał tych niegrzecznych koksów pod oblegany Wiedeń. I tutaj zaczyna się historia Lisowczyków na Zachodzie, po której podobno jeszcze w XIX wieku kobiety straszyły swoje dzieci Lisowczykami, jak u nas Babą Jagą. Tylko żeby nikt nie pomyślał, że chodzi o to najsłynniejsze oblężenie Wiednia za czasów Sobieskiego. Nic z tych rzeczy. Był rok 1619 i miasto oblegał wtedy wściekły jak diabli książę Siedmiogrodu. W sumie Lisowczycy dokonali czegoś absolutnie niesamowitego, bo zakończyli oblężenie miasta nawet pod nie nie podjeżdżając. A zrobili to w ten sposób, że podczas jazdy na Wiedeń, przekraczając Karpaty, natknęli się na oddział wroga. Było ich 7 tysięcy. To brzmi całkiem poważnie, ale co to dla Lisowczyków. Zastosowali swoją ulubioną taktykę pozorowanej ucieczki i wciągnęli przeciwnika w zasadzkę. Wyrżnęli połowę, a druga połowa uciekła dziękując niebiosom za darowane życie. I jak książę Siedmiogrodu zdał sobie sprawę, że na tyłach jego armii grasują polscy jeźdźcy apokalipsy, to stwierdził, że nie ma co kusić losu i kazał zwijać oblężenie Wiednia. Tymczasem w kraju zapanowała panika, no bo umówmy się, wszyscy liczyli na to, że Lisowczyków nie będzie odrobinę dłużej, więc trzeba ich było wysłać znowu gdzieś, żeby nie robili bałaganu w domu. Postanowiono wypożyczyć ich cesarzowi, który może jeszcze nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, do czego Lisowczycy są zdolni, oczywiście poza biciem wroga. Może cesarz nie wiedział, ale plotki między zwykłymi ludźmi
Zdecydowanie szybciej się rozchodziły i kiedy w drodze do nowego szefa na Wiedeń Lisowczycy w 1620 roku pojawili się w okolicach Tarnowskich Gór, to mieszkańcy miasta powitali ich nie chlebem i solą, a ostrzałem z dział. Czy Lisowczycy się tym przyjęli? No myślę, że nie za bardzo, bo następnego dnia napadli na miasto i je ograbili, podobnie jak kilka okolicznych miejscowości. Podobnie niezbyt mocno przyjęli się, jak spotkali na swojej drodze dwa wrogie oddziały, które zrobiły w Bambuko tą samą metodą, chociaż tym razem nie chodzi mi o pozorowaną ucieczkę. Tym razem zostawili w obozie tylko swoich pachołków, a sami ukryli się w okolicy. Kiedy wróg wjechał pewny siebie do obozu, to bardzo szybko zorientował się, jak bardzo są w kropce, bo Lisowczycy wypadli z ukrycia, otoczyli wroga i zaczęło się klasyczne, ekspresowe wyżynańsko. W końcu nasi niegrzeczni komandosi dotarli w okolice Wiednia i tutaj ci, którzy może trochę bardziej znają temat, się może przyczepią, że a wielcy Lisowczycy zachowali się tutaj jak totalni amatorzy, bo część poszła w miasto, inna część poszła w melanż i jakoś tak wyszło, że nie zauważono 6-tysięcznego oddziału Morawian, który zaatakował Lisowczyków i zabił przynajmniej kilkudziesięciu. To prawda, ale jest też druga strona tej historii, ponieważ jedna z ekip Lisowczyków, być może udając się na melanż, po drodze spotkała inny wrogi oddział i stłukła go tak strasznie, że jeszcze wzięła jeńców, a wśród nich był brat dowódcy ekipy, która w tym samym czasie atakowała tych wspomnianych już Lisowczyków. I za tego brata dowódcy nasi Lisowczycy dostali później gratulacje, pochwałę od samego cesarza. Także wiecie, no nie ma tego złego. Niedługo później cesarz wysłał Lisowczyków do Czech, gdzie jak zwykle wywoływali mieszane uczucia, no bo z jednej strony podczas jednej z najważniejszych bitew stulecia pod Białą Górą zdobyli Lisowczycy 20 chorągwi, a z drugiej byli w stanie wbić na przypadkowe wesele, obrabować paru gości i zabrać im wszystkie ciuchy. Nie ma się zatem co dziwić, że ludzie zaczęli się ich po prostu strasznie bać, a do ich określeń poza jeźdźcami apokalipsy doszło jeszcze na przykład polscy kozacy. Kiedy polscy kozacy wrócili z wypożyczenia, to znowu nikt ich w kraju nie chciał trzymać i wysłano ich na kolejną wojnę. Czy chłopakom było przykro? Nie wydaje mi się, Lisowczycy przecież zarabiali właśnie na wojowaniu, a taki styl życia przyciągał kolejnych rekrutów, w tym znanego wam już, mam nadzieję, bardzo dobrze, Stefana Czarnieckiego, który ramię w ramię z innymi Lisowczykami tłukł się w bardzo ważnej bitwie pod Chocimiem, gdzie razem z grzecznymi kumplami z husarii zrobili Lisowczycy z Turków pasztet. Ale Chocim to był ostatni moment chwały tej formacji. Bo o ile wcześniej stosunek rabowania do walki u Lisowczyków był jeszcze do przeżycia, tak po Chocimiu zdecydowanie częściej już rabowali niż tłukli się z wrogiem, a trzymanie na swoim terenie paru tysięcy znakomicie wyszkolonych żołnierzy, łasych na hajs i nie wiedzących, co ze sobą zrobić w czasie pokoju, było porównywalnie bezpieczne co hodowla szerszeni w kawalerce. Jakoś się trzeba ich było pozbyć, tym bardziej, że zaczynali kombinować w polityce. Bo część z nich, tylko że tym razem bez pozwolenia, znowu zatrudniła się u cesarza, a sytuacja polityczna była już wtedy taka, że polskie wojsko u boku Habsburgów mogło dać doskonały pretekst Turcji, żeby zaatakować nasz kraj. To już nie były przelewki. Trzeba się było pozbyć raz a dobrze Lisowczyków. W 1624 roku Sejm rozwiązał tę formację i skazał wszystkich na banicję, chyba że w ciągu 3 miesięcy przeproszą i później zaczną odkupywać swoje winy w, nazwijmy to, normalnych oddziałach. Czy wszyscy posłuchali? No pewnie, że nie. Niektórzy nadal pozostali najemnikami i później słychać było o nich na przykład we Włoszech, ale większość faktycznie dołączyła do królewskich oddziałów. Tak kończy się oficjalna historia tej bardzo kontrowersyjnej formacji, no bo z jednej strony faktycznie nie było na nich bata w militarnym starciu, ale z drugiej, co z tego, skoro zwykłym ludziom obrywało się tak samo mocno? I to jeszcze, żeby rabować poddanych wrogiego króla, ale swoich? Nie wiem, moim zdaniem problem leżał po stronie finansowania. Chłopaki nie mieli żołdu, więc mieli się wzbogacać na wojowaniu. I nagle wielkie zdziwienie w pewnym momencie, że goście rabowali bez litości. Może gdyby udało się finansować Lisowczyków z budżetu, jak husarię, to mielibyśmy w historii zarówno jazdę ciężką, jak i lekką o znakomitych osiągnięciach i świetnej opinii. A tak to, nie wiem, zresztą jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania na temat Lisowczyków. Podzielcie się nim w komentarzach i pamiętajcie, żeby dać nam... No,
Nie tym razem. Bo kiedy 6 lat temu zacząłem zbierać ekipę, żeby tutaj nakręcić pierwszy odcinek Historii bez cenzury, nawet w najbardziej śmiałych snach nie przypuszczałem, że kiedyś przekroczymy 1 000 000 subskrypcji. I dlatego dzisiaj, zamiast prosić o nowe subskrypcje, chcemy Wam serdecznie podziękować właśnie za ten 1 000 000. Bo to jest w ogóle jakieś niepojęte. Nie mieści nam się trochę w głowie, że już Was jest 1 000 000, nawet odrobinę ponad. I ja wiem, że wielokrotnie już padały te słowa z naszych ust, że bez Was tego programu by nie było, ale to jest prawda. I jeszcze raz w imieniu całej naszej ekipy chcemy Wam serdecznie podziękować. I tak długo, jak będziecie chcieli tutaj wracać, żeby razem z nami odkrywać historię, której w szkole w takiej formie nie poznacie, to ekipa Historii bez cenzury z dziką radością będzie Wam taką historię przedstawiała, bo my się tak samo dobrze bawimy i teraz, i 6 lat temu. I jeśli chcecie jakiś przykład, to proszę bardzo. Przed Wami kilka scen, które może nie wyszły jakoś wybitnie, ale pokazują Wam, że nadal uwielbiamy to robić i robimy to dla Was i dzięki Wam. Jeszcze raz wielkie dzięki. Może nie były to takie Ferrari wśród koni jak te husarskie. To tak będzie wyglądało. Może jeszcze... Tam jest przód. Musisz patrzeć w kamerę. Kolejnych dowódców wybierali sobie sami. Tak jest demokratycznie, tylko że